Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Sinking City. Spotykamy się w takim nietypowym miejscu, ponieważ od ostatniego odcinka jakoś zniknął nam deszcz, zniknęła nam mgła, a wokół całego tutaj świata jest piękna noc, czy wokół całego Oakmont City i jakaś zielona poświata właśnie. Tu już się nie palą te ognie. O co tutaj chodzi? Ale tak wiedziałbym, że zrobiło się przyjemniej dla oka. Może właśnie brak tego deszczu i mgły to tak jest całkiem sympatycznie. O! Zrestartowało nam tutaj. Ale mam nadzieję, że nie potwory. Na wszelki wypadek weźmy coś ze sobą i jesteśmy gotowi, żeby zaczynać. Tylko panie, gdzie te pieczątki mieliśmy tu? Chyba w tym miejscu. No nie zazdroszczę tego nurkowania. Ale cóż zrobić? Czy tu będzie... A już myślałem, że to dla nas coś przygotowane takie... Coś niefajnego. O! Wydawało mi się, że nie widziałem wcześniej tego przejścia. No dobra. Najlepiej jakby się okazało, że... Za 5 minut już koniec gry, napisy i tyle tu czekania. Ewidentnie to tak jakby nas zapraszało tam do środka, ale mam wrażenie, że to jest droga w jedną stronę. Co prawda zawsze możemy się wynurzyć, ale znów... No właśnie, czy schodzenie w taki sposób na dno jest bezpieczne? Nie mamy innej opcji. Co jednak trzeba przyznać. Tym łobuzom tutaj, żyjącym, przygotowują... Akurat parzy nam tę podróż, mam nadzieję, że nie ostatnią. No to nie ułatwiają nam tej ścieżki, tak? Wydawałoby się, że nasienie ma dojść do celu. Podjąć decyzję. A to długa i kręta droga, gdzie jeszcze... Można by było zginąć po drodze. No, uciekaj! O, w ostatnim momencie... Tylko, że chwilowo, przez to co się zgubiłem, nie wiem czy i tak nie jesteśmy w początku. No i teraz jest problem. Tak, a najgorsze jest to, że ile to... A nie, tam jest przejście dalej, czyli... Co tu jest? Najgorsze... A tu jest jeszcze... Strzelaj! No w ostatnim momencie. Nasze przejście dalej jest rzeczywiście z tej strony. Ale nie widziałem go od razu. A jeszcze z tym naszym... No nie wierzę. Zapadł się pod ziemię ze wstydu, kolega. Nie no, wspinanie po tych skach, tego nie powinno być w tej grze. W sytuacji, w której to działa, tak jak działa. Najważniejsze, że żyjemy, mam nadzieję, że się nie cofamy, chociaż... To raczej wygląda, jakbyśmy szli dziarsko przed ciebie. Liczę, że wszelkie problemy są już za nami. Królu złoty. Czy to u ciebie mieliśmy się zjawić? Koledzy, bo my pod wodą to nie jesteśmy w stanie pigułek wziąć. Spokojnie z tymi wizjami. Idź przed siebie, nie zawracaj, nie obracaj. No, panie, najpierw leki i ruszamy przed siebie, chociaż może. Nadróbmy sobie nieco zdrowia. To wygląda łudząco podobnie do naszej łajby, gdzie zaczynaliśmy całą historię. Ale zobaczmy, ekwipunek, zróbmy tak, tak, tak,
Tak. Czas zobaczyć. Pałac umysłu, nowa pod... Wow. Czy to się w jakiś sposób nie pokrywa z tymi wizjami, co mieliśmy na początku? Trochę jakby tak. Więzi córkę. Monolity są częścią. Może to się połączy? Tak. Istnieje prawdopodobieństwo, że córka jest w stanie oddziaływać na miasto i jego mieszkańców poprzez monolity. A tym samym... Ktonijskie monstrum. Aura córki będzie u szczytu we wnętrzu Ktagonaru. Jeśli zostanę przemieniony, będzie to los gorszy niż śmierć. Istota boska. Aura córki będzie u szczytu we wnętrzu Ktagonaru. Z jej pomocą mógłbym otrzymać moce, jakie nikomu się nie śniło. Takie trochę... górnolotne. Ale zobaczymy. Mimo wszystko nadal... O, powtarzanie cyklu nie ma sensu. Dobra, czyli to jednak... Jeżeli chcemy uratować ludzkość, to musimy uznać, że to jest monstrum, tak? Bo rozumiem, istota boska, a weźmy... Tak. Czyli czegoś jeszcze nie wiemy, jeżeli chcemy ratować ludzkość. Idźmy w takim razie monstrum, tak? O! Czyżby coś jeszcze? Cykl zaczyna się od nowa... Ale to się nam nie chce połączyć. Trochę to do końca nie gra, bo jakby gra na nas wymuszała, że mamy... coś zdziałać z tym Oakmont. O, hotel. No właściciel nie będzie zadowolony, jak to zobaczy. It's a shame you'll die here, Reed. This city has far worse men than you. Aaa, proszę, być może. To właśnie dlatego nie mieliśmy go tam zabijać. A lot of people want to leave Oakmont, kid. Few ever succeed. I want none of this to be real. To wake up in my bed in Boston, eat real food, drink good coffee, and forget it all. Zaraz przejdziemy do miasta, tylko mimo wszystko ten pałac umysłu nam odpalił, później możemy zmienić nasze podejście. Nie ma sensu, żebym poświęcał własne życie. Ktoś zakończy cykl tak czy inaczej, a ukryta córka stanie się wolna. Jeśli przekroczę wrota, przynajmniej będę mieć szansę na przeżycie. Być może stanę się nawet czymś więcej niż tylko człowiekiem. Dobra, przynajmniej nas nie będą męczyć informacją. Let me be frank. You ain't welcome. You slip up. Don't cross a T or dot an I. And I'll treat you like every other criminal in here, newcomer. Nie wiem, czy nie mamy jakiejś wizji szaleństwa, jakie opanowało to miasto. Please help me die. I can't. I just can't. W czasie, gdy nas już tam nie ma, tak? Ryboludzie, którzy zaczęli działać. Policja, która wręcz oszalała. No mercy, boys. He's been asking for this. No, odpowiedź na działania ryboludzi, tak, to klan. Ciężko jakkolwiek tu ich oceniać, bo przed chwilą widzieliśmy, jak ryboludzie mordowali kobiety. Tutaj można traktować to jako pewną odpowiedź. There is nothing more vile than futility. Watching this happen again and doing nothing. We are the agents of change, Mr. Reed. Shakespeare, ładne dzianko ogólnie. Please hurry, Reed. We can still save this city. You can't end the suffering. The cycle will go on. You can't change who you are. Forgive me, Father, for I have sinned. O proszę, czyli i tak Graham by
podążał za kościołem tych tam samopalących się. We're doomed to rot in this bog. There is a cycle. This has all happened before. She wants to be free, but she must not be, or else it all ends. Poprzednie nasiona zginęły. O! Poprzednie nasiona ginęły, a cykl się powtarzał. Ofiara nasienia to jedyny sposób na powtórzenie cyklu. Na pewno. Powtarzanie cyklu to samobójstwo. Ale uratujemy ludzkość, jeżeli to powtórzymy. Ostatecznie, no to teraz już mamy wszystko. Jak to by wyglądało? Decyzja. Jeśli przekroczę wrota, uwolnię córkę śniącego. Jeśli to przeżyję, to co ze mnie zostanie, nawet nie będzie człowiekiem. Jedynym sposobem na zapobiegnięcie całkowitemu zniszczeniu ludzkości jest rozpoczęcie cyklu od nowa poprzez poświęcenie własnego życia. No to dali nam wybór. To trochę wygląda tak, jakby nie było dobrej decyzji, tylko zła albo zła. Albo my, albo ludzkość. Ale tyle istnień. Destiny waits for no man, Charles. Decide now whether this ends in salvation or blood. Tyle istnień poświęciliśmy, żeby tutaj dojść. Żeby to wszystko zrealizować. I cykl powtórzyć. I choose annihilation. The end of all cycles. Let everything die. I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter. I am coming. I choose annihilation. The end of all sight. I accept my fate. Unlike the cowards who came before me. My hidden daughter, I am coming. No to co? Nasienie dotarło do celu. Chociaż przyznam, że to jest zakończenie dość zakręcone. I chyba trochę mało satysfakcjonujące. Chciałoby się czegoś więcej, tak? Jakiegoś też wytłumaczenia. Bo w końcu zginęliśmy my, żeby zacząć cykl na nowo. A jednocześnie i tak zalało cały świat. Chyba, że wybór w Pałacu Umysłu nie miał znaczenia na ten koniec, jaki tu dostaliśmy. Ciężko powiedzieć, no strasznie jestem niezadowolony z zakończenia, jakie twórcy nam tu zaoferowali, bo liczyłem na coś takiego chwytającego za serce i nawet złą i złą decyzję, tak? Tak bez dobrego wyboru, ale no, tak nijak. Może zobaczmy jeszcze drugą wersję, to wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Czyli jak rozumiem, możemy pominąć ten wybór. Być może coś, czy zaszło małe nieporozumienie w tłumaczeniu, bo w
Wchodząc do środka, mieliśmy przeżyć, ale jednocześnie świat miał zginąć. A wyglądało to zgoła inaczej, więc chyba w poprzednim wejściu zrobiliśmy to, powiedzmy, złe z naszej perspektywy zakończenie, ponieważ pierwotnie chcieliśmy uratować ludzkość, a uratowaliśmy siebie. I'm leaving this damn city and its madness behind. I will not choose. I'll break the cycle and free all of us trapped in Oakmont. No, ale to dalej brzmi tak samo. Czy mamy jakieś inne wyjście? No dobra, ale wybierzmy tę ścieżkę. I'll break the cycle and free all of us trapped in Oakmont. Enough is enough. I'm leaving this damn city and its madness behind. Moment, już rozumiem. Znalazłem pewien panel kontrolny. Ludzie będą mieli szansę uciec, jeśli otworzę Oakmont na świat. Wygląda na to, że mogę użyć pieczęci, by wyzwolić Oakmont spod wpływów Ktagonaru, co pozwoli mieszkańcom uciec. I to jest ta nowa opcja. Tak. Ale to się z niczym dalej nie łączy, a teoretycznie widzimy już wszystko. No dobra, ale jak rozumiem, ta opcja pojawiła się przy tym miejscu, więc wygląda na to, że tam wcześniej był ratunek siebie, co nie do końca tak wyglądało, a tu będziemy mieli ratunek ludzkości. Jeszcze moment. Jest nasza pierwsza pechowa środkowa ścieżka. Jest ścieżka na prawo, ale coś jakby prowadziło też i w lewą stronę. Już tu w ogóle można się pogubić. Cóż tym razem możemy wybrać? I choice. I willingly sacrifice myself like every seed before me. What is one life worth against all of humankind? I tak naprawdę to tutaj jest zakończenie, które chcieliśmy wybrać jako pierwsze. Restartujemy cykl. I have made my choice. Let the cycle restart. Może tym razem nabierze to jeszcze więcej sensu. I co? Czas na skok. Córko, nadchodzimy. Jak się domyślam, nadal niewiele to zmienia. Również złe zakończenie, ponieważ żółty kapelusznik już czekał na następne nasienie. Jedyne co, że po kilkuset latach, jak się domyślam, no niespecjalnie się Oakmont rozwinęło.
Czyli jak widać, nie ma dobrego zakończenia. I przyznam, że dalej jakoś nie poczułem satysfakcji z tego wyboru. Szkoda. Znaczy, być może czegoś nie rozumiem, być może czegoś nie poczułem na tym finału, co powinienem odczuć, ale tak podobała mi się cała fabuła po drodze, wybory, przed jakimi stawaliśmy, to tak nie podobało mi się to, że one nie miały żadnego wpływu na późniejsze wydarzenia, a jedynie dostawaliśmy wycinek z gazety, co się stało w mieście i tak naprawdę... No nic, tak. Tak samo pokonaliśmy gang Żółtego Króla, uratowaliśmy rodzinę, ale czy miało to jakiś wpływ? No zupełnie nie, tak? To akurat słaba strona, tak? Tak samo jak i może mechanika, a czasem to drewno, to mogło też trochę boleć, ale no, myślę, że te wszystkie misje, jakie pojawiały się w trakcie naszej tu podróży, były za to bardzo dobre i trochę może szkoda, że za samą grę nie zabrało się jakieś wielkie studio AAA, bo z takim scenariuszem, pomijając zakończenie, z takim scenariuszem można by było zrobić naprawdę fajny, przyjemny tytuł. A tak mamy po prostu dobrą grę, której czegoś zabrakło. Niestety po raz kolejny, jeżeli chodzi o dzieło Lovecrafta, mam wrażenie, że historia się powtarza i jak tutaj nie ma dobrych zakończeń, tak no nie może powstać wybitna gra. Są jakieś takie problemy i zobaczymy, chociaż już na początku sierpnia kolejna przygodówka w tych klimatach. Chociaż 2D, point and click, może tam się uda coś więcej ugrać. A tymczasem, będąc przy podziękowaniach, przeogromne dzięki za wspólnie spędzony czas w tej serii. No, widziałem, że już gdzieś przy końcu to chyba wiele osób tak też doszło do wniosku, że no to co najpiękniejsze, czy to co się wydawało, że będzie najpiękniejsze, to chyba jednak no, tutaj w tej grze nie zawita, czyli właśnie ciężar naszych wyborów. No ale ostatecznie dobrnęliśmy do końca. Raz jeszcze przeogromne dzięki, mam nadzieję, że widzimy się też i w kolejnych seriach. A tymczasem trzymajcie się. Hej, hej!